3, 2, 1. Trzeciego czerwca w Starym Dworku odbyły się wyścigi w ramach zachodniej ligi MTB. Zawodnicy startowali na dystansach Mega, Mini oraz P0. Kolejny raz w Starym Dworku zachodniej ligi MTB. Tym razem przy okazji mamy Mistrzostwa Powiatu Międzyrzeckiego w kolarstwie górskim. W trzech kategoriach, także tutaj miejscowi mają okazję się wykazać. Jest to czwarty etap Pucharu Województwa Lubuskiego w kolarstwie górskim i kolejne zawody zachodniej ligi MTB. Trasa około 28 km, przygotowana przez airbików. Trasa szybka, z odcinkami singlowymi. Przejeżdżamy przez fortyfikację Ludendorfa, przez klify nad Obrą, przez most obrotowy nad kanałem Obry. No, ciekawa trasa, dosyć szybka. Myślę, że najlepszy zawodnik na mini to zrobi około godziny 10 minut. Na mega myślę, że poniżej 2 godzin. Około 200 startujących zawodników i dużo miejscowych dzieciaków, którzy się nie rejestrują, tylko są zapisywani na miejscu. Jest to wspaniała zabawa. Spotykamy się co rusz w innym miejscu. Starostwo wspiera sport lokalny. Cieszymy się, że z takiej ilości ludzi, którzy tu są, to są nasi mieszkańcy i powiatu, i całego województwa, i jeszcze szerzej. Dla naszych mieszkańców, naszego powiatu przewidzieliśmy specjalne nagrody. Cieszymy się, że mogą tu się zrealizować. Chcemy, żeby to się rozwijało i będziemy wspierać wszystkie inicjatywy sportowe. Nie tylko rowerowe, ale każdą inną. No, w tym roku zacząłem startować na serio, nie? A tak to jeździłem rowerem sam dla siebie tylko tak, nie? Czym dla Pana jest start w takich zawodach? To jest po prostu samego siebie sprawdzić i po prostu życie trzeba brać jakie jest, nie? Ja startuję dystans mini, nie? 27 km, nie? Czuję się przy tym po prostu najlepiej, jak to robię. Od dawna Pan jeździ? No, będzie już 5 lat. Dzisiaj to jest moja forma sprawdzenia się. W następnym tygodniu jadę na Mistrzostwa Polski. Są młodziki żaki, mają osobną trasę, trasę około 10 km i to im wystarczy. Dobrze się bawię przede wszystkim i to jest mój pierwszy wyścig, więc bardzo się cieszę. No, przede wszystkim satysfakcja i takie wiedzenie, że mam, no, że jestem na tym rowerze i się ruszam. Dla nas to jest wielka przyjemność gościć taki duży wyścig i taką dużą ligę. Cieszymy się bardzo, że możemy nasze piękne tereny tutaj rozreklamować, zaprezentować. Naprawdę możemy się pochwalić pięknymi terenami, pięknymi zabytkami i dzięki temu, że ludzie do nas przyjeżdżają, poznają te tereny i też czasami później już poza kolarstwem do nas wracają jako turyści. Przyjechaliśmy się pobawić, no bo na tym to polega ta cała amatorska zachodnia liga MTB. Trzeba czerpać z tego przyjemność i zabawę. Dystans mega. 54 km dzisiaj. Mam męża, który się fascynuje już od lat kolarstwem i spełnia swoje marzenia. Ja jestem jego wiernym kibicem. Tutaj jego wnuczka, jedna i druga. Jesteśmy praktycznie na każdych zawodach. Startujemy z drużyną, w drużynie większość członków rodziny i tak w formie relaksu i fanu ścigamy się. Pozytywnie, aby najważniejsze, dobrze wystartować, bez żadnej wywrotki i uważać w lesie. 11 sezon jedzie zachodnia liga MTB po naszych ziemiach. Mamy przepiękne trasy. To nie jest może takie stricte kolarstwo górskie jak w górach, takie bardziej morno-szutrowe, no ale staramy się wyselekcjonować takie trasy, które jednak dają w kości, dają dużo satysfakcji. Ciężka trasa i błotnisto. Nie było łatwo, ale zwyciężyłem. Warunki pogodowe dzisiaj były mega. W lesie było idealnie. Co trzeba zrobić w ogóle, żeby wszystkich pokonać i być na czele? Być dobrym na podgórki, mieć dobry rower, no i to w sumie i treningi ostre. Chciałabym zostać zawodowym kolarzem. Jest to mój siódmy start w tym cyklu. Siódmy raz, można powiedzieć, zwyciężyłem. Dzisiaj zapewniłem sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Bardzo się nastawiałem na ten wyścig. Trasa bardzo fajna, single. Dobrze byłem, myślę, przygotowany. Troszkę za mocno może na początku pojechałem z Mariuszem Gilem. Na 12 km musiałem odpuścić, było zbyt mocne tempo.
Dojechało do mnie dwóch, trzech kolegów. No i tutaj końcówka się, na końcówce się rozstrzygnęło wszystko. To na pewno trzeba systematycznie trenować. Ważne jest też, żeby ten okres jesienno-zimowy nie siedzieć w domu, tylko przetrenować. No później jest lżej. Także systematyczność i z wyścigu na wyścig, można powiedzieć, forma rośnie.